Witajcie, 150. odcinek Niskiego Pressingu, stały zestaw prowadzących, Maciek Matwiej, Paweł Jantura, a naszym gościem Hubert Matynia. Hubert, witamy Cię na pokładzie Niskiego Pressingu, witamy Cię w Legnicy, witamy Cię w Miedzi. Witam serdecznie. Bardzo się cieszymy, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Rozmawiamy z Hubertem dosłownie kilka minut po podpisaniu dwuletniego kontraktu z Miedzią Legnica, a więc ruszyło Mercato. To znamy wielu kibiców, którzy bardziej jarają się Mercato niż samymi meczami. To jest to, co lubimy chyba wszyscy. Nowy nabytek Miedzi Legnica, Hubert Matynia. Jeszcze raz, Maćku, kilka zdań. Dosłownie pigułeczka o naszym gościu. Wstępu Hubert Matynia, wychowanek klubu Salos Szczecin, następnie Wineta Wolin, Pogoń Szczecin od 2014 roku. W Pogoni w sumie w Ekstraklasie 127 występów, 2 gole, 7 asyst. W sezonie 2021-2022 tylko 3 mecze, zaraz również o tym porozmawiamy, i tylko 74 minuty. Hubert, to prawda, że miałeś również propozycję ze Śląska Wrocław i ze Stali Mielec? I czym ewentualnie ta Miedź bardziej była przekonująca i czym skusił Cię dyrektor Marku? Może po pierwsze, były zapytania, pytali się, ale Miedź mnie przekonała tym, że jednak tutaj byli bardziej konkretni, chcieli mnie bardziej. Od razu telefon dostałem od dyrektora sportowego, od razu dostałem po godzince kolejny telefon od trenera. No i jakby szybko zamknęliśmy też tą sprawę ze względu na to, że najbardziej byli konkretni. Inne kluby były mniej konkretne i wolałem mieć coś pewnego i tam, gdzie mnie chcą, w 100%, niż coś, co może będzie, może nie będzie. Nie? Kierowałeś się bardziej tym, gdzie będziesz miał pewniejsze granie, czy też warunkami finansowymi? Znaczy, ostatni mój sezon też nie wyglądał jakoś perfekcyjnie. I dlatego też wybrałem to, co wybrałem, czyli tam, gdzie mam szansę grania. Aczkolwiek przede wszystkim, tak jak właśnie wrócę, że trener mnie chciał i dyrektor sportowy, więc tutaj mnie najbardziej przekonało to, że jednak czuję wsparcie od trenera i od klubu. Hubert, 8 sezonów w Pogoni. Maciek tutaj w tej pigułeczce przypomniał, żebym się nie pomylił, 127 meczów, 8 sezonów. Można powiedzieć śmiało, że Twoje nazwisko przeciętnemu kibicowi w Polsce ewidentnie kojarzy się z Pogonią Szczecin. Tak. Jesteś człowiekiem Pogoni Szczecin. Powiedz mi, mnóstwo tych meczów, byłeś pewnym punktem drużyny. Co poszło nie tak w poprzednim sezonie, to jak Maciek tutaj wspomniał, tak? 3 mecze, raptem uzbierałeś 74 minuty na boiskach ekstra klasy. Przegrywałeś rywalizację, czy też... Tak, coś nie pykło z trenerem Kostą Runiejciem? To też. Opowiedz to, o tym sezonie, to był strasznie trudny sezon, no, 3 mecze to, no mówmy się. To też nie pykło, ale bardziej bym zaczął od tego, że gdzieś tam miałem delikatną kontuzję, jak tak naprawdę jednomeczową, dwumeczową, kiedy gdzieś tam Luis Mata mógł wypadł ze składu i wtedy też nie mógł ze mnie skorzystać. Wtedy skorzystał z dwóch prawych obrońców. Gdzieś tam ci zawodnicy zapunktowali, wygrali mecz i no i tak później trener się tym jakby wzorował, nie? Że chciał tych zawodników mieć na boisku, którzy mu zapunktowali w tym meczu i tak postanowił mi to wytłumaczyć. Więc to, a rywalizacje, no też wygrywaliśmy wszystkie mecze praktycznie. I, no tak, świetny sezon Pogoni. Tak, i nie mieliśmy jakby prawa na to, aby, no to znaczy wiadomo, jak drużyna punktuje, no to nie zmieniasz defensywy. No i tym właśnie się kierował trener i tak postanowił. Zanim odpaliliśmy kamerkę, opowiadałeś nam trochę o trenerze Koście Runiejciu, zresztą już trenerze Legii Warszawa, tak? Że ten szkoleniowiec bardzo dużą uwagę zwraca na liczby, na statystyki. Tak, tak, tak. To statystyki, tak, bardzo patrzy na to. Zawsze nam też pokazywał statystycznie, ile potrzebujemy punktów, żeby być mistrzem, tak? No bo jednak walczyliśmy od dwóch sezonów o duże cele. I właśnie na tym się wzorował, gdzie Premier League, Serie A,
te najlepsze topowe kluby, jakie mają średnie punktów, żeby być tym najlepszym klubem. Gdzieś tam wchodzą w średnią 2,4. My mieliśmy w końcówce mniej więcej 2 punkty na mecz, więc jakby nie weszliśmy w tą średnią tych takich topowych drużyn, dlatego też nie zdobyliśmy mistrzostwa. Tak to było tłumaczone, wiadomo. A takie liczby dotyczące indywidualnych zawodników, to nie jest tak, trochę tak, że dane zamazują czasami rzeczywisty obraz wartości danego piłkarza? Znaczy z pewnością tak, bo gdzieś tam też było... Piłkarz to nie algorytm, nie? Tak, ale było też mocno sprawdzane, ile wybiegany mecz, ile sprintów, więc tak też to było mocno patrzone na to. Mhm. Piłkarz nie algorytm, ale te liczby jednak ja ich będę bronił, bo one dają jakiś obraz, tak? Ale wracając tu i teraz, Hubert, trafiasz z klubu, który zdobył brązowy medal z trzeciej drużyny w Polsce do Beniaminka. Jak mamy to traktować? Czy to jest, jak ty to traktujesz? Czy to nie jest zjazd jednak w tej twojej karierze? Czy bardziej traktujesz to jako reset? No masz 26 lat, to chyba idealny wiek dla piłkarza. Jak ty traktujesz to przejście? Ja się cieszę, że jestem w Ekstraklasie. Nie uważam to za zjazd, bo w ostatnim sezonie nie pokazałem swoich umiejętności takich, jakich mhm. powinienem, a czuję, że w Miedzi Legnica tutaj pokażę to, co potrafię i uważam, że też mam na tyle doświadczenia i te 120 spotkań w Ekstraklasie, że chciałbym pomóc drużynie, która w poprzednim sezonie w pierwszej lidze bardzo dobrze zagrała. No, historyczny też moment, no bo zapisaliście się też w kartach tej historii, gdzie 77 punktów zdobyliście, a niewielu się udało w pierwszej lidze, więc uważam, że to jest mocny klub i my nie będziemy walczyć o jakiś tam, wiadomo, o mistrza. Chcemy walczyć, cele niż tak, chcemy, tak, chcemy walczyć, coś więcej, no bo ja już mam was zastrzepiony też we krwi to, że walczę o medale w ostatnich sezonach, ale chodzi o to, że Beniaminek jakby z roku na rok widać, że gdzieś tam Radomiak czy ktoś z potencjałem walczył o fajny rezultat, tak? Hubert, ja pociągnę ten temat, no bo przychodzisz do klubu, gdzie na tej pozycji twojej nominalnej grał Juliusz Karolinarz po fantastycznym sezonie tak naprawdę. Obrońca, ale również i wahadłowy, czyli można powiedzieć no, bardzo podobne cechy do twoich, nie boisz się. Jeden z najlepszych zawodników wiosną w Miedzi Legnicy. Jeden z ilu również ligi. Rozumiem, że nie boisz się rywalizacji. Nie boisz się rywalizacji. Gdzieś tam miałem też przedstawiony taktycznie, jak to będzie tutaj wyglądało, więc też uważałem, że też to jest jakiś pomysł dla mnie na wahadle i w tym się dobrze czuję, więc... No właśnie, ta bardziej gra ofensywna na wahadle jest twoim atutem, czy bardziej znaczy, w ustawieniu takim... W tym ustawieniu jestem w lewy obrońca i wahadłowy, więc tu i tu fajnie się sprawdzę, więc... Jakby trener też ma duże pole do popisu i może tak naprawdę rotować nami jak tam mu się podoba i nie będzie miał jakiegoś zjazdu ze względu na to, że no, jeżeli zaufa mi, to jak w 2018 roku trener Costa i grałem wszystkie praktycznie spotkania, to wtedy miałem powołanie do reprezentacji, więc jeżeli ja wierzę w swoje umiejętności, nie boję się też walki o skład, a też mam to, że zagrałem w Ekstraklasie, tak? Karolina gdzieś tam jeszcze nie i też to też zweryfikuje zawodnika, więc nie boję się rywalizacji. Tym bardziej, że ta zdrowa rywalizacja zawsze podnosi jakość drużyny, tak? No i tym bardziej chyba też twoja osoba spowoduje większą elastyczność taktyczną, większe możliwości trenera, bo kwestia ustawienia, czy tą trójką obrońców z wahadłami, czy tą czwórką klasyczną, znasz oba te systemy, ale jakbyś tak miał wybrać, tak, no bo tak piłkarze, niektórzy mówią, że są uniwersalni, czasami ta ich uniwersalność jest ich przekleństwem, to też się to zdarza, ale jak ty byś tak szczerze miał odpowiedzieć,
w jakim ty się systemie lepiej czujesz? Tą trójka plus wahadłowy, czy ta klasyczna czwórka? Nie no, szczerze to ja... Czyli bardziej jesteś wahadłowym, czy bardziej lewoobrońcą? Więcej grałem na lewej obronie w swojej karierze, ale na wahadle równie dobrze się czuję i jak graliśmy gdzieś tam jakieś sparingi czy mecze, co tak naprawdę lepiej się czułem, bo miałem też z tyłu za plecami zawodnika dodatkowego, który będzie mnie asekurował, a ja sobie mogę ruszyć do przodu. Hubert, zakładamy, że w wolnym czasie przez ostatnie pół roku nie odpalałeś sobie meczów Fortuna pierwszej ligi. Co wiesz o Miedzi? Czy też może jesteśmy w błędzie? Zrobiłeś sobie taki solidny research? Tak, gdzieś tam skróty spotkań gdzieś oglądałem, przede wszystkim tych przegranych, ze względu na to, żeby zobaczyć, jak defensywa się... To nie za wielki wybór miałeś. Nie za wielki, chyba trzy mecze, tak? Dokładnie. Więc, w tym dwa za 100 mil możesz. Więc no, 100 mil ten był... Killer na miedziankę. Oczywiście z całym szacunkiem do 100 mil tak, 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 tak. Heroiczna walka o utrzymanie. Więc akurat Miedź mieli... Mają patent. Mają patent na Miedź, więc... Ale wnioski, co, no tak jak mówiliście, że jednak defensywa wyglądała na bardzo dobrym poziomie ze względu na to, że wygrywaliście cały czas mecze i w ofensywie mieliście też no, dużo jakości, tak, no gdzieś tam ci zawodnicy nie są z, jak to się mówi, z pierwszej łapanki, z pierwszej łapanki, tak. Więc no tyle bym powiedział. A styl gry? Nie wiemy, jak on będzie też wyglądał w Ekstraklasie. To już jest pytanie do trenera Wojtka Łobodzińskiego. Natomiast tak jak Miedź prezentowała się na boiskach pierwszej ligi, to tak naprawdę pressing i gdzieś tam szukanie swoich sytuacji w odbiorze piłki, gdzieś jakiś kontratak, tak? Więc też ja oczywiście wszystkich meczy nie obejrzałem, więc mówić, ale no nie, no to jest bardzo dobry zespół, to nawet nie ma co mówić, no tym bardziej, że 15 punktów przewagi nad drugim miejscem, więc no to nie jest przypadek, to że... Jest. Tak. A propos oglądania meczów, ty jesteś z tych piłkarzy, którzy oglądają po godzinach spotkania innych zespołów, czy raczej z tych piłkarzy to, że nie oglądają nożnej w telewizji? Bardziej ekstraklasy. Coraz więcej takich piłkarzy jest, z naszych rozmów też to wynika, szczególnie tych młodszych, którzy generalnie to tak... Średnio piłką się interesują. Praca, nie? Tak. Kolejny dzień w biurze i on na przykład, pytamy go, jaką ligę ogląda, to on tak średnio, nie? Woli pogres tam sobie na coś. Ty do jakiej należysz? Fajne pytanie. Ja ostatnio zacząłem przestawać grać w gry komputerowe, bo jednak czułem się źle z tym, jak już za dużo, więc teraz już nie gram, ale jeżeli chodzi o oglądanie meczów, no to nie, to Ekstraklasę oglądam, jestem na bieżąco z Ekstraklasą, wiem co i jak, no bo to jednak jest moja praca i chcę wiedzieć, jacy zawodnicy są, bo jednak jest bardzo często wymiana, nie? A jaka jest ta Ekstraklasa? Powiedz mi, mamy też takie pytanie, jaka jest ta Ekstraklasa, bo my troszeczkę zostaliśmy uśpieni przez ten sezon, przez te dwa sezony, kiedy wróciliśmy do Fortuna pierwszej ligi. Podpowiedz nam, jaka jest ta Ekstraklasa, czy ona się rozwija w dobrą stronę, bo jednak te puchary europejskie weryfikują ten nasz poziom ligowy. Jak ty to ocenisz? Z drugiej strony są opinie, że ta Ekstraklasa jest coraz silniejsza. No ja też tak uważam. Ja uważam, że jest silniejsza ze względu na to, że drużyny coraz jakościowszych też piłkarzy mają. Tak, takie jest moje zdanie. Zawodnicy są bardziej techniczni, gdzieś tam mają fajnie ułożeni, piłkarz ma coraz więcej takich możliwości, czyli gdzieś tam regeneracja, świadomość, oglądanie spotkań, no więc no, ta świadomość tego piłkarza jest coraz większa i wydaje mi się, że taktycznie jest to coraz lepiej poukładane, jeżeli chodzi o taktykę, tak? Zawodnik, że jest bardzo przygotowany na to. Ale to ja też mówię z biegiem tych moich 8 lat w Ekstraklasie. Czyli jest postęp, tak? Jak na przykład wchodziłeś do Ekstraklasy, a dzisiaj jest różnica na plus? Tak, jest różnica na plus. Tym bardziej, że gdzieś tam troszeczkę tego doświadczenia gdzieś złapałem, ale
Ale no ja tylko mogę jakby powiedzieć też poprzez pryzmat Pogoni Szczecin tak bardziej, nie? No bo nie też nie jestem w innych klubach, też nie wiem jak tam to od wygląda, środka. Ale od środka gdzieś tam, no tak jak widać też po nas, że w tych dwóch ostatnich sezonach gdzieś tam walczyliśmy o mistrza i ta jakość piłkarska szła w górę, więc na treningach mieliśmy też poziom bardzo dobry i tak naprawdę no można powiedzieć mistrzowski. Niewiele zabrakło, szkoda, bo no należy się koniec końców no, tytuł Pogoni Szczecin, od tylu lat czekali, więc no, szkoda, że się nie udało to w tamtym sezonie. Nawet Kamil Grosicki nie pomógł. Kamil Grosicki nie pomógł, ale no, jakość piłkarska była niewątpliwie po stronie Pogoni. Bardzo dobry sezon. Hubert, w sezonie 2018-2019, a więc dla nas sezon historyczny, bo to jest jedyny na razie jak dotąd, w którym spędziliśmy w Ekstraklasie, grałeś dwukrotnie przeciwko Miedzi, tutaj na stadionie, na inaugurację, to mecz, który będziemy zawsze pamiętać, bo to z Pogonią Szczecin pierwszy historyczny mecz w Miedzi. Zacząłeś go na ławce rezerwowych, ale zmieniłeś Adama Buxę, świeżo upieczonego napastnika francuskiego Lens i reprezentanta Polski. W rewanżu w Szczecinie zagrałeś już pełne 90 minut. Jak wspominasz te mecze, a szczególnie ten tutaj w Legnicy? Pamiętasz dobrze ten mecz? Pamiętasz wynik? Pamiętam wynik, bardzo dobrze pamiętam wynik i pamiętam no to sprawdzam. 1-0 przegrana i wygrana u siebie już 2-0, ale ten pierwszy pamiętam jak... To było wielkie wydarzenie. Tak, wielkie wydarzenie, właśnie też pierwszy raz tak naprawdę byłem w Legnicy, bo tak wcześniej... I dzisiaj jesteś drugi. To znaczy też byłem, jak była reprezentacja Polski U21, stacjonowaliśmy i mieliśmy mecz później chyba w Niemczech, nie? Tutaj nie mieliśmy spotkania. Tak, stąd z Legnicy do Niemiec. Tak, więc też tutaj poznałem Legnicę wtedy, ale na czym skończyliśmy, że... Jak wspominasz ten mecz? Jak wspominam ten mecz? Ten mecz wspominam, pamiętam jak piłka przeleciała nade mną i... Forsell przyjął, tak, i strzelił w 90 minucie, więc dla nas to było załamanie, a tutaj wielka euforia, no bo pierwsze punkty i gdzieś tam teraz jak widzę, jak Miedź Legnica wchodzi do Ekstraklasy, to jest przypominana ta bramka też z tego tak, meczu, tak, więc, tak, na klipach. Więc też widzę parę razy, co mogłem zrobić, żeby nie dopuścić. Żeby się tam wyłunkować. Tak, ale masz jeszcze wspomnienie z trenerem Wojtkiem Łobodzińskim, prawda, z tego meczu? Tak, też. Wówczas był piłkarzem Miedzi. Wydaje mi się, ale to bym musiał wrócić i zobaczyć mecz, ale wydaje mi się, że gdzieś tam mnie faulował i nie wiem, czy nawet nie dostał żółtej kartki. Ale... To będziecie mieli okazję sobie wyjaśnić. Ale będzie... Tak. Więc chyba dokładnie. Byłem za szybki wtedy, ale... No dobrze. Dobrze, nie kasuj sobie miejsca wyjściowe 11. Trzeba to charakteru trzeba. Tak. Masz wrażenie, ja wiem, że na pewno nie koncentrowałeś się oczywiście na Miedzi, ale dwukrotnie zagrałeś, na pewno śledziłeś ten sezon. Odnosisz takie wrażenie, że tak mieć trochę pechowo wtedy spadło, bo przypominam, że jednego punktu Miedzi zabrakło. Do utrzymania się mieć przez większy sezon prezentowałeś się z bardzo dobrej strony. Takie trochę feralnie mieć spadło, nie wiem, czy masz takie, no, czy podzielasz nasze zdanie. Gdzieś tam z dyrektorem sportowym rozmawialiśmy na ten temat, że co poszło nie tak, ale tak naprawdę ciężko powiedzieć, bo dobrze wyglądaliście. Gdzieś tam chyba kontuzje, tak? Zawodników, których nie mieliście w ważnych momentach i może to dlatego, nie? No tak, wypadł Markitos choćby. Tak. Więc te kluczowe i nie mieliście kim jakby załatać tych dziur, no bo wierzyliście w tych zawodników, że cały czas będą grali, tak? Ale... No to do takiego wniosku jakby można było dojść, ale pamiętam, że były to ciężkie mecze z wami, kiedy przyjechaliście, wygraliśmy 2-0, ale to też nie były proste spotkania. Na koniec nie możemy pominąć wątku reprezentacji Polski. Właśnie w tym sezonie otrzymałeś powołanie do reprezentacji Polski. Tak, to był taki chyba najbardziej płodny sezon, Od selekcjonera Jerzego Brzęczka. Wziąłeś udział w zgrupowaniu, to było zgrupowanie, nie chcę się pomylić, to były przed meczami z Czechami i Portugalią. Tak. Summa summarum, nie zaliczyłeś debiutu. Gdzieś tam może było blisko. Niestety. Jak to wspominasz? To czytałem kiedyś jakiś wywiad z tobą, to przyznaję się, że myślałeś, że jak
odebrałeś telefon, to tak myślałeś, że ktoś sobie tam jaja z ciebie robił. Wiadomo, że piłkarska szatnia ma swoje, klimaty. To też media mocno poruszyły ten temat podkręciły mocno, więc później... Nie myślałeś, że ktoś udaje po drugiej stronie sławki trenera Brzęczka? Nie, gdzieś już tam od razu usłyszałem, że to trener Brzęczek, po głosie poznałem, więc jakby nie byłem w szoku. Z tego powodu, że ktoś sobie jaja robi, nie, to tak nie było, ale media mocno naruszyły to, bo takich słów nawet nie użyłem. Okej, to zostawiamy to, rozumiemy. Tak. Jak wspominasz to powołanie? No bo to z jednej strony no wielka przygoda, bo trenowałeś prawie przez tydzień z polskimi piłkarzami, z drugiej strony niedosyt, no że zabrakło tej chociaż jeden A w rubryce. Tak, ale no bardzo fajnie to wspominam, cieszę się, że dostałem powołanie, to dało mi też bodziec do pracy i do tego, żeby też powrócić tam. Dlatego też chcę grać w Ekstraklasie w Miedzi Legnica i też wrócić na właściwe tory, można powiedzieć. Bo jedyne co, no to potrzebuję grania, aby tam się znaleźć, a Ekstraklasa jest rynkiem takim, gdzie selekcjoner patrzy i widzi, bo gorzej by było, jeżeli bym gdzieś poszedł do jakiejś... No jakiejś pierwszej ligi, czy tam nieznanej bardziej ligi zagranicznej, tak? Więc to jest atrakcyjne dla mnie. I co, trener, jak trener we mnie uwierzy, no to potrafię pokazać swoje umiejętności i było to zwieńczone tym, że dostałem wtedy powołanie do reprezentacji. Hubert, no cóż, w takim razie życzymy ci udanego etapu kariery w Miedzi Legnica. Fajnie, że już zacząłeś mówić my. Tak jest. To było słychać, także kibice na pewno to doceniają. Życzymy ci tego właśnie udanej występu w Miedzi Legnica, no i tego, co zasugerowałeś, powrotu do reprezentacji, kolejnego powołania, no bo to chyba wiadomo, że każdy, marzenie chyba każdego piłkarza. No każdy ma swoje cele, ja mam, chcę patrzeć wysoko, no bo czuję, że jestem zawodnikiem wartościowym i jak na mnie się postawi, to potrafię się tym oddzięczyć. Bardziej nam w Legnicy będzie miło, jeżeli trafisz w orbitę zainteresowania tutaj z naszego klubu. Tym bardziej podwójnie będziemy się cieszyć, czego tobie i sobie życzymy. I wam, kochani, życzymy. Naszym gościem był Hubert Matynia, nowy piłkarz Miedzi Legnica. Hubert, witamy nie tylko na niskim pressingu, witamy na pokładzie, witamy w Miedzi Legnica. Powodzenia. Niski pressing. Niski pressing. Hej Miedź. Hej Miedź. Hej Miedź.